Przywitaj się ładnie. Powiedz cześć, dzień dobry. Cześć, witamy się z Wami na moim kanale Kawa bez mleka. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki odcinek, w którym opowiem Wam o moich przeżyciach związanych z przyjęciem pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zniosłam, jak przeżyłam, jakie są moje przemyślenia, to zapraszam do oglądania. Właśnie jest godzina 16:35 i minęły ponad 2 godziny od przyjęcia przeze mnie pierwszej dawki szczepionką AstraZeneca. Chciałam Wam nagrać takiego a la vloga, wiecie, jak rano przygotowuję się, bo wiecie, byłam trochę zestresowana. Potem z drogi, no pewnie w środku bym niczego nie nagrywała, bo było tam sporo osób. Natomiast no przyznam Wam się, że byłam tym szalenie zestresowana. Ja do końca nie byłam pewna. Co się dzieje? Co to za niepokój? Cześć! Przywitałeś się już z naszymi widzami? Cześć! Hop. Przyznam szczerze, że byłam dosyć zestresowana tą sytuacją i stwierdziłam, że nie, to nie ma sensu, niczego nie nagrywam. I nie ma mocnych, musimy się przytulić. Tak? Oczywiście, że miałam bardzo dużo wątpliwości i to nie co do samej szczepionki, ale co do tego, że jak pewnie część z Was wie, karmię piersią tego oto pana. Tak naprawdę nie ma badań na kobietach ani w ciąży, ani matkach karmiących, ponieważ jest to nieetyczne. Takich badań nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Dlatego to my same musimy podjąć tą decyzję, czy chcemy się zaszczepić, czy nie, czy jesteśmy gotowe na takie, no nazwijmy to wprost, ryzyko. Ja po rozmowie z kilkoma lekarzami uznałam, że warto to ryzyko podjąć. Podjęłam taką decyzję, że będę się szczepiła, natomiast tak naprawdę wszyscy lekarze, z którymi się kontaktowałam, powiedzieli mi to samo, że jeżeli chodzi o karmienie piersią, to tak naprawdę dla Leosia to będzie to tylko z korzyścią, z uwagi na to, że ja przekażę Leonowi naturalnie przeciwciała mleku. Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie, że nic przede wszystkim Leonowi nie zaszkodzi, a jeżeli już, to będą z tego płynęły same korzyści. Na ten moment będę kończyła. Tak jak mówię, jesteśmy 2,5 godziny po szczepieniu. Ja dotychczas i praktycznie od początku jedyne co to czułam delikatne mrowienie w tak naprawdę ramieniu. Schodziło też do dłoni, ale najbardziej tutaj na odcinku ramię-łokieć. Na razie czuję się dobrze, mam bardzo ogromny apetyt, jestem bardzo głodna, także, ale to wiecie, bez zmian, więc myślę, że nie ma to związku ze szczepionką. A tymczasem będę kończyła i na pewno zdam Wam relację z mojego samopoczucia w następnych godzinach. Cześć, jest godzina około 6:30 dnia następnego. Jak widzicie, ja dopiero się obudziłam, no może nie tak dopiero, ponieważ Leon już około 6:00 postanowił zacząć dzień, ale te pół godziny udało się jeszcze poleżeć. Czuję się fatalnie. Wczoraj wieczorem już czułam, że boli mnie ręka. Na początku po szczepieniu czułam mrowienie, a potem czułam ból. No nie, no wczoraj to ja nic nie czułam. W nocy miałam pobudkę około 3:00. Fakt, że Leon też maczał w tym swoje 3 palce, ale bolało mnie absolutnie wszystko i dostałam dreszczy. No kiepsko, naprawdę kiepsko się czułam w nocy. Teraz no nie jest lepiej. Czuję absolutnie ból całego ciała. Nie wiem, czy to taki trochę zakwasowy, czy bardziej chorobowy. Boli, po prostu wszystko mnie boli. Mam termometr, zmierzę sobie gorączkę. Nie wiem, czy będzie widać, 36,6, także gorączki nie mam.
idę ogarnąć trochę siebie, Leona. I chyba dzisiaj będę musiała poprosić mamy Rafała o pomoc. Bo nie wiem, czy fizycznie dam radę cały dzień zająć się Leośkiem. Zwłaszcza, że to jest kolejny dzień, kiedy jestem sama w domu, bo mojego męża nie ma. No dobra, to taka krótka relacja z mojego samopoczucia z dzisiejszego ranka, dzień po szczepieniu. Odezwę się do Was później i opowiem Wam, jak moje samopoczucie. Witajcie dnia następnego, to znaczy dzisiaj jest czwartek 18 lutego, godzina 10, dochodzi 10:30. Ja przyznam szczerze, że chciałam nagrać jeszcze coś wczoraj, ale tak źle to ja się chyba nigdy nie czułam. Serio. Gdyby nie moja teściowa i Monika, to nie wiem, jaki los czekałby Leona. Nie byłam w stanie zajmować się dzieckiem. Ja po szczepieniach chyba przeszłam wszystkie te złe objawy, które można było przejść, ponieważ miałam i zawroty głowy, i bolały mnie absolutnie wszystkie mięśnie, wszystkie kończyny. Łącznie z tym, że po południu to czułam jakby w udzie po prostu czkawkę jakby udo miało, tak mi pulsowało. Wymiotowałam. Głowa, najbardziej chyba bolała mnie głowa. Ze wszystkich części ciała najbardziej doskwierała mi głowa. Jeszcze wiecie, ja przy karmieniu piersią nie mogłam sobie pozwolić na wzięcie mega mocnych, uśmierzających ból leków, także po prostu się męczyłam. No i cały dzień praktycznie przespałam. Ile mogłam, to spałam. Budziłam się tak naprawdę na karmienie i tak naprawdę tyle. Tak mi zleciał dzień. Łącznie z tym, że miałam wczoraj zajęcia swoje z moją fizjoterapeutką online, o których zapomniałam ja przez cały dzień. No bo po prostu nawet nie pomyślałam, żeby napisać jej, ej, chyba mnie nie będzie. I pisała do mnie wieczorem, że czeka, a ja już spałam. Zajęcia były na 20, a ja już byłam naprawdę w głębokim śnie. Położyłam się razem z Leonem, no wstałam jeszcze coś tam zjeść, jak nakarmiłam Leona na już ten sen nocny, przyszłam, wzięłam leki, coś tam zjadłam i poszłam spać dalej. Jak widzicie, jestem nieumalowana, nieogarnięta, włosy mam tylko tak byle jak związane i żyję. I cieszę się, że żyję. Wczoraj tak sobie myślałam, że matko, chyba żałuję, że wziąłam udział w tym eksperymencie, że naprawdę miałam samopoczucie mega fatalne. Dzisiaj jest już dzień kolejny. Tak naprawdę jedyne co mi jest, to bardzo chce mi się pić. Cały czas piję wodę. I to co jeszcze, to mam zawroty głowy. To jest ostatnia i jedyna rzecz, która mi została. No i oczywiście czuję ból w ramieniu w miejscu, gdzie był zastrzyk, no to czuję, że po prostu coś tam promieniuje, nawet, o widzicie, jak jestem potargana, nawet tu mi jakieś włosy wyszły, mogę Wam pokazać, że widzicie, mam ramię całe w łuszczycy tak naprawdę i nie można chyba złapać ostrości i udało się szczepionkę i Pani wbiła się tutaj, wszyscy mieli z reguły gdzieś bardziej z tej strony, ja natomiast nie miałam wyjścia, musiałam mieć tutaj. No i co? Teraz będzie ałanie w szczepionkę. Myślę, że to co najgorsze już za mną. I choć wczoraj miałam myśli bardzo różne, tak jak Wam mówiłam, że żałuję, że wziąłam udział w tym eksperymencie, tak dzisiaj cieszę się, że po prostu jest to już za mną. Cieszę się, że dzisiaj mogę zająć się swoim dzieckiem. Nie jest to takie proste, ale jest na pewno dużo lepiej niż wczoraj. No tak przy okazji, ponieważ moja teściowa YouTube'a nie ogląda, ale Monika wiem, że tak, więc Moniko, dziękuję Ci, że zajęłaś się Leonem, zajęłaś się mną, przywiozła mi rozum. Słuchajcie, przyjechała zająć się dzieckiem, po czym w międzyczasie zamówiła obiad, pojechała, przywiozła mi rosół i pomidorową. Więc wczoraj zjadłam ten rosół, dzisiaj na drugie śniadanie pomidorową i czuję, że żyję. Także bardzo Ci dziękuję. Myślę, że no nie wiem, co bym zrobiła. No musiałabym sobie poradzić. No pewnie, że musiałabym, ale
No, nie wyobrażam sobie tego. Po prostu sobie nie wyobrażam, co by to, co bym tutaj musiała, jakbym funkcjonowała po prostu. Nie wiem. A, no bo Rafała nie było. Rafał był na wyjeździe służbowym. Połączę się z Wami jeszcze za jakiś czas, żeby powiedzieć, czy już jest ok, czy jakieś dolegliwości do mnie jeszcze doszły. Na ten moment, tak jak mówię, całe poczucie jest naprawdę w porządku. Cześć, jest godzina 17. Ja wpadam teraz tak dosłownie na minutkę, żeby zaraportować Wam, jak się czuję. I chyba czuję się gorzej niż w ciągu dnia, bo teraz już praktycznie cały czas czuję mrowienie w ręku. Delikatne takie jakby skurcze, bo wiecie, prąd mi przechodził przez tą rękę. I na dodatek nasiliły mi się na wieczór teraz zawroty głowy, także no zobaczymy, co będzie dalej. Ja dzisiaj znowu jestem sama z Leonem na noc, więc mam nadzieję, że będzie dla mnie łaskawy. Wracam do Was po kilku dniach po szczepionce. Ja szczepienie przyjęłam we wtorek, dzisiaj jest czwartek. Jak możecie zauważyć, moje samopoczucie jest dużo lepsze. Zdecydowanie już większość objawów ustąpiła, tak naprawdę został mi tylko ból głowy. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim skąd w ogóle możliwość zaszczepienia się u mnie? Otóż moja droga zawodowa jest ściśle związana z edukacją, z oświatą i jako przedstawicielka branży edukacyjnej mam możliwość skorzystania ze szczepienia AstraZeneca. I moje wątpliwości były bardzo duże. Muszę przyznać, że to nie była prosta decyzja i choć ja nie jestem antyszczepionkowcem, uważam, że trzeba korzystać z tego, co medycyna nam daje. Ja wierzę w tę naukę, wierzę, że medycyna może nam bardzo pomóc. Moje dziecko szczepi absolutnie na wszystko, na co tylko mogę. Natomiast tutaj jakieś wątpliwości się pojawiły i chciałabym wytłumaczyć tak naprawdę dlaczego. Po pierwsze, wątpliwości te, no nie oszukujmy się, trochę są ze sprawą mediów, które demonizują tę szczepionkę. Jakieś dziwne informacje na forach można przeczytać, ale to wiadomo, nie? Że tam ja już jestem zaczipowana i trzecia ręka to już mi rośnie, a w ogóle to jogon. Jeżeli taką możliwość dostaje się z dnia na dzień, ponieważ dostałam informację w piątek, a w poniedziałek pani już do mnie zadzwoniła i kazała być mi we wtorek dnia następnego, no to można się zestresować. Ja nie ukrywam, że właśnie tak też u mnie się stało. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wątpliwości związane ze szczepionką, no to jak wiecie, ja karmię piersią i to było dla mnie najtrudniejsze w tym wszystkim. Ja przede wszystkim nie chciałabym zaszkodzić Leonowi. On jest dla mnie absolutnie najważniejszy, tak samo jak najważniejsze jest dla mnie to, że jeżeli ta laktacja u mnie rozwinęła się w sposób prawidłowy, to chcę z tego skorzystać i chcę jeszcze tą piersią trochę pokarmić. Bałam się, że żeby tutaj na tym tle nic się nie stało. No bo jak wiecie, nie ma badań na matkach karmiących. To jest nieetyczne, aby robić jakiekolwiek badania, czy na kobietach ciężarnych, czy na matkach karmiących. Dlatego takich badań nie ma i nigdy nie będzie. Musiałam podpisać, że jako matka karmiąca zostałam z tym zapoznana i że mimo wszystko wyrażam zgodę na podanie mi dawki szczepionki. No natomiast ja w poniedziałek, jak już wiedziałam, że ta data i godzina jest ustalona, podzwoniłam po wszystkich znanych mi medykach i po prostu popytałam, czy to na pewno jest bezpieczne i czy to gadanie, że nie ma przeciwwskazań, żeby szczepić czy to kobiety ciężarne, czy matki karpiące jest, czy to na pewno jest ok. No i wszyscy jednogłośnie tak naprawdę, bo tylko taką odpowiedź dostałam. Powiedzieli, że tak, że to jest szczepionka. Ja się generalnie na tym nie znam, więc wytłumaczę Wam łopatologicznie, że to jest taki sam rodzaj szczepionki jak szczepionka na grypę i że po szczepieniu na grypę można karmić piersią, że to nie jest przeciwwskazanie i jedyne, co Leon może wynieść z tej szczepionki, to przeciwciała, czyli w gruncie rzeczy dla niego może to wyjść tylko na plus. Tej wersji się trzymam, w tą głęboko wierzę, mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie ok. Jeżeli zastanawiacie się, czy się szczepić, czy się nie szczepić, no to ja Wam na to nie odpowiem.
Tą decyzję każdy musi podjąć sam. Natomiast jeżeli macie taką możliwość, ja bym bardzo poważnie się nad nią zastanowiła. Wydaje mi się, że niedobrem jest zarówno szybka odpowiedź pozytywna, jak i szybka odpowiedź negatywna. To chyba powinna być przemyślana, świadoma decyzja. Natomiast jeżeli już macie taką możliwość, to naprawdę dobrze się zastanówcie, zanim odmówicie. Myślę, że tutaj drzewko decyzyjne za, przeciw bardzo pomoże. Jak widzicie, ja jestem cała zdrowa, nie czuję żadnego chipa w sobie, nie mam trzeźwej ręki. Jestem zaszczepiona pierwszą dawką, kolejna za 10 tygodni. Mam nadzieję, że będę czuła się po drugiej dawce dużo lepiej. Na pewno dam Wam znać, jak to było po drugiej dawce. Tutaj mogę pokazać mój... tak naprawdę ja to nazywam trochę paszportem na podróże. Wydaje mi się, że osoby zaszczepione mogą mieć jakieś korzyści i ułatwienia związane z podróżowaniem. Także kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Dajcie mi koniecznie znać, jakie są Wasze odczucia, jeżeli chodzi o szczepionki w ogóle, a jakie jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko koronawirusowi. Czy zaszczepilibyście się, gdybyście mieli taką możliwość, a może już jesteście zaszczepieni? Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie także o zostawianiu kciuku w górę, subskrypcji kanału i do zobaczenia wkrótce.